Niech żyje nam prezes 100 lat. To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Profesor. Profesor Jan Pomorski posiada niesamowitą cechę, o której w tym momencie nie mogę nie wspomnieć. Jest czarodziej. Na mój wniosek został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Bo sobie nie wyobrażałem wtedy, by ktoś inny lepiej mógł poprowadzić zakład, który opuszczałem, przenosząc się do Rzeszowa. Przejął go na jakiś czas właśnie profesor Pomorski, ale nie wytrwał tam chyba długo. Moje pierwsze wspomnienia o Janie Pomorskim. Należę do pokolenia pierwszego seminarium, najstarszego seminarium profesora Pomorskiego, wtedy jeszcze doktora Pomorskiego. Mówiło się o nas, że jesteśmy pomorską filią Szkoły Poznańskiej z siedzibą w Lublinie. Jeśli o profesorze Pomorskim mówić publicznie, to tylko jestem w stanie mówić poważnie. A jeśli poważnie, to długo, w jakiejś analizie ewentualnie naukowej. Nie, kochani, ja chyba nie umiem. Bo zaraz się wzruszam. Historia moja, mojego spotkania z profesorem Pomorskim jest historią mojego życia w największym skrócie. Profesor roztaczał przed nami świat nie tylko historiografii, ale wielu innych nauk, filozofii nauki, socjologii nauki, antropologii kulturowej. I to otwarcie było takie bardzo charakterystyczne dla działalności profesora i myślę, że było to chyba takie najcenniejsze doświadczenie, które wyniosłem z tego seminarium i w ogóle ze współpracy z profesorem. Mówisz Jan Pomorski i myślisz historyk, metodolog, a ja bym powiedział Jan Pomorski humanista, Jan Pomorski global historian. Drogi Janku, dzięki pomysłowi twojego wiernego ucznia, doktora Piotra Witka, mam wyjątkową przyjemność zagrać w filmie, który będzie tobie dedykowany, z czego bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o tendencje takie wiodące w humanistyce lat 80., to oczywiście pan profesor Pomorski był jedną z ikon młodych badaczy, którzy nadawali ton dyskusjom na ten temat. Piotr nagrywa mnie rocznicowo, a więc mamy teraz dobry czas i dobrą okazję do wspomnień, do powrotu do przeszłości. No koniec. Koniec? Tak jest. Nie, drugi raz tak nie powtórzę. Ale to co, mam zagrać od początku? Profesor. Jana Pomorskiego spotkałem na ostatnim roku studiów. To był jakiś 87, wydaje mi się, rok. I muszę powiedzieć, że to było odkrycie, pewnego rodzaju sensacja. Bardzo mi miło przywitać pana profesora, pana rektora, przyjaciela Jana z pewnym takim jubileuszem, który jest przyjemny, nie ostatni i nie pierwszy. To ja może powiem o profesorze jako nauczycielu. Wielce czcigodny jubilacie, drogi Janku. Gdy sięgnę pamięcią do czasów studenckich, to przypominam sobie twoje wykłady. Rozbudziłeś w nas pasję. Jan Pomorski, pierwsze skojarzenie, to taka historia sprzed 10, może 12 lat. Próbowałem sobie przypomnieć, ale to nie jest takie proste.
Jan, jak wszyscy ludzie morza, jest człowiekiem, który jest niezwykle odważny i sięga wzrokiem poza horyzont. Oratio longa vita brevis, opowiadać o Janie Pomorskim jest i łatwo, i trudno. No bo jeżeli opowiemy w stosunku 1:1, to musimy z nim przeżyć całe życie.